piłka. No i Van Persie. Mocne uderzenie. Artur Boruc wykopuje piłkę. Ładne zagranie głową. Teraz Hibia. Bardzo dobrze tam walczył o tę piłkę. Próbują strzał z gol! Udało mu się nie zmarnować tej szansy! Teraz widać na powtórce, że bramkarz był naprawdę dobrze ustawiony, ale nie miał żadnych szans pojedynku ze strzelcem. Teraz trzeba strzelić jeszcze jedną bramkę. Będzie remis. Pytanie, czy się uda? A teraz przy piłce Kaka. Dalej. Było ich tak wielu w polu karnym, że któryś z nich musiał go w końcu powstrzymać. Jeszcze jeden obrońca i będzie sam na sam z bramkarzem. Na pole karne. Dobra interwencja bramkarza w porę powstrzymał napastników drużyny rywala. Bramkarz wykopem rozpoczął grę. Ten chłopak wie jak grać głową. I Wilia. Wilson. Brutalne zagranie. Dziwię się, że sędzia podyktował tylko rzut wolny, a nie pokazał żółtej kartki. Jedyna zaleta interwencji arbitra to, że zagwizdał szybko. Trener po raz pierwszy decyduje się na zmianę. Uważam, że to dobry ruch trenera. Nowy zawodnik ma zawsze więcej sił. Dobrze przejął przed polem karnym. Jesus Navas. Van Persie. Dawid Villa teraz. Robin Van Persie teraz. No i niebezpieczeństwo zażegnane. Bramkarz ciągle jest w dużych opałach. Główkuje! Boruc pewnie, ale przyznajmy, to było bardzo łatwe uderzenie. Niebywała interwencja, ale to nie przyszło samo z siebie. Przede wszystkim wie, gdzie się ustawić i widać, przychodzi mu to później z łatwością. Milan gra dzisiaj wyjątkowo skutecznie, więc nie ma powodów do zmartwień z jednego niecelnego strzału. Bardzo ładnie w obronie. Bilia. Trzeba było przerwać się. Kaka. Bardzo ładnie. I Wilia. A teraz Kaka. Ładnie obrońca. Takie czyste zagrania jak to, co widzieliśmy, wymagają niebywałej precyzji i pewności.
Brazylia teraz. To teraz? Groźnie! Tak, weszła! On wszystko widzi. Mógł przecież posłać piłkę w górny róg, ale zauważył, że w dolnym rogu jest wystarczająco dużo miejsca i tam skierował strzał. Wspaniała bramka. Ach, to jest jego dzień. Drugi gol w jego wykonaniu. No i Van Persie. A teraz przy piłce Kaka. Van Persie. Jesus Navas. Wrzutka w pole karne. Dobrze rozwija się ta akcja. Teraz Van Persie. Dobrze przewidział kolejny ruch przeciwnika. Bardzo dobry ślizg. Sędzia nie ma żadnych zastrzeżeń. Ładnie teraz w defensywie. I tak. Robin Van Persie teraz. McGilly. Teraz Kaka. Jesus Navas. Ma sporo miejsca. Do środka. Świetny wślizg. Się rozpędzał. Widać było, że nabiera coraz większej pewności siebie, a gdy znalazł się już pod bramką, nie było wątpliwości. Musiał paść gol. Bramka kontaktowa w końcówce zawsze dodaje skrzydeł, ale czy uda im się odrobić strat? Kaka. Bardzo dobre podanie. Ładnie przechwycił. McGilly. Można powiedzieć, siła złego na jednego. Doskonały odbiór. No i Van Persie. Udana próba odbioru. Jesus Navas. Jednak doszło. Kaka! Koniec! Jest wygrana. Trzeba przyznać, że mają się z tego cieszyć, bo mocno pracowali na sukces w tym meczu.